Cześć, witajcie na zawodach w Radomiu. Impreza 50 na 50, 50 celi na 50 urodziny Agnieszki. Bardzo duża impreza się zapowiada, mamy bardzo dużo ludzi. Jak na ostatnie dni, piękna pogoda. Rano było trochę chłodno, teraz już jest kilkanaście stopni, słońce piękne świeci. Nie pada, a zapowiadało się, że to już mógł być ostatnio koniec ładnych zawodów bezdeszczowych, a jednak widać, wszystko składa się na naszą korzyść. Pogoda super, masa ludzi. Zobaczcie, jak tam za mną wygląda towarzystwo. Bawimy się dzisiaj raczej kondycyjnie. 50 celi to nie przelewki, strzelamy do pierwszej trafionej, co też oznacza dłuższe strzelanie. Zobaczymy, jak pójdzie. Odkręciłem łuk trochę. Standardowo przyjechałem dobrze się bawić. Agnieszka podkreśla, że są to zawody towarzyskie, żeby przede wszystkim stawiać na dobrą zabawę. I zakładam, że tak będzie, że będziemy się dobrze bawić. Ja oczywiście nie chciałbym być ostatni, ale że ostatnio nie mam za bardzo czasu strzelać, to jest to możliwe. Mamy bardzo dużo bloczków. Widzę, każda kategoria jest obsadzona, tak więc wszyscy, którzy przyjechali, będą mieli konkurencję. Mają przeciwko komu strzelać, mają z kim się bawić. Tak więc zapraszam Was na relacje z tej imprezy. Jak wygląda 50-celowy parkur. Cieszę się bardziej podwójnie, żeby robiła, czyli nie ma obsługi czasowej. Także 50 figurek na Was w lesie czeka. Nie da się, ja mam tłumik na gardle, no! Głośniej się nie da, będę się drzeć, po prostu. Także 50 figurek, tak organizacyjnie. Dwa stanowiska są blisko siebie, jest 1-1A. Uważajcie proszę, jak strzelacie. Niestety teren troszkę las nam tu porósł i przez to musieliśmy tak nie każde stanowisko osobno, tylko blisko, żeby każdy na siebie zwracał uwagę. No i nie szukać strzał dodatkowo. No mówię, strasznie runo nam poszło w górę. Las zrobił się, jaki zrobił. Wykorzystaliśmy, co się dało, zdążyliśmy. 50 figurek jest. Jedno stado takie tradycyjne jest w miarę normalne. Drugie niestety posiłkowałam się, jako że to nasze osobiste, wykupione za własne pieniążki. Jest dużo mniejsze. Wasze ulubione zresztą dodam. Jest ich 25. Także czekałam w cichości, od stycznia przyjeżdżały do Radomia. Planowałam, jest. Mam nadzieję, że się spodoba. No i tyle, wreszcie odczarujecie swoją łasicę ulubioną. Co dalej? Cel pierwszy jest to troll, tak jak w zeszłym roku. Nie ma komory.
jest tylko nosek i nos, cały nosek jest za 20, później za 14 i za 8, tak? Punktowany. O, cisza się zrobiła, jest zainteresowanie. Co tam dalej mogę powiedzieć? No to chyba tyle, no. Są mi dalekie cele, parę dalekich celi są bliskie. Nie wiem, co jeszcze. Wyparowało mi. Dziękuję za życzenia, dziękuję, że byliście. Co? No i bezpieczeństwo tu jest zwracane, żebyśmy uważali na grzybiarzy, bo może ich tu dzisiaj być, chociaż od rana spotkaliśmy tylko dwóch. Straszne śna nam tam trochę towarzyszy, ale będą uciekać. Powiedzieli, że na pierogi zostaną. No i tyle. No zapraszam do udanej zabawy, dobrej zabawy. Pogodę mamy. Coś tam na trasie wywiozę, jedzonko ze śniadania, więc każdy sobie złapie. No prośba, słuchajcie, śmiecie, nie będę worka wozić. Myślę, że nikt nie ma takich wielkich śmieci. Jak już trzeba będzie, to postawcie po prostu przy stanowisku, gdzie tam paśnik będzie. I to wszystko. No, bo tu można przynieść, tu są, a my mamy samochód jeden i spakować to wszystko i jeszcze worek śmieci, to naprawdę jest dużo. No i tyle, udanej zabawy, zaprowadzę was teraz na stanowiska i proszę. Jesteśmy wszyscy, to zaśpiewajmy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Ludzie, ona płacze. Poczekamy jakieś 10 minut, no i zaczynamy, tak, żeby nie ten... Dodatkowo jeszcze raz mówię, dobrze by było, jakbyśmy skończyli o 14.30, bo na 15 jest obiad. I dobrze by było, żeby te metryczki były, bo jeszcze mamy balować wieczorem i dajcie mi się też naszykować i takie tam, dobra? Słuchajcie, tak, dzieci mają liczone wszystko. U nas się liczą i rogi, i kopyta. To jest turniej towarzyski dla zabawy. Nasze podziękowanie dla was, że gdzieś tam nas w tej Polsce witacie, łączycie i podstawy tylko u dzieci. Podstawa tylko u dzieci. No już nie idź masz tak głęboko. No, dobra. Taki debil, chyba siwy łeb, chyba stary, tego przeczytałaś w Łodzi. Jest taka fajna lornetka Olympus. Daleko jeszcze czy nie? 19. Po co ja trzeci film weryfikowałem? Słuchajcie, bądźcie kulturalni, bo to jest ten pan od tego programu, który filmuje i potem publikuje o turnieju. Bardzo nam się twoje filmy podobają. Cieszę się bardzo. Doceniam to, że robisz kawał dobrej roboty. Zwłaszcza dla tych, którzy przychodzą dopiero do tej pasji. Staram się, żeby było fajnie. Głos masz wyłączony? Kamień. Oczywiście. Jest. Młoda, zabiła, potwora.
To będzie tekst. Słońce. Czemu? Nie, bo nie będę wiedziała. Teraz. Ale nie z przodu! Nie ten z przodu! Mówię chociaż raz? Mam jeden film. Wiedziałem, gdzie jadę. Wiedziałem, na jakie zawody się wybieram, wziąłem jeden film. Idealnie w moim... Może... Przyciąganie. Będzie rowek? 18. Mowa na wieczór to nie jest zły pomysł. No. Nie zostaje. Dzisiaj. I co, ze mną nie jest zły. Dajcie już tego. Te dwa cele. Na ISO my poszli, no. Na ISO. Ile tam zostało? Dwa. Wuja. Ale dzisiaj dwa, jak ustanowiska się dwa. No i trafiłeś mi się? Trafiłem. Przyjacielu. No trafiłem, ja nie wiem dobrze. Gdzie, ale gdzieś tam trafiłem, no. Andrzejku? Ja no, jak najbardziej, hello. I co? Dzisiaj babcia, ty chciałeś wege, nie? No czekaj. Nie wiem, jedno poszła jeszcze, wiesz. Tak jak nie wiesz, to ja... Nie, to przyjdzie. Dzień dobry, dwa razy. Proszę uprzejmie. Nie wege, zwykły, tak? Zwykły. Bardzo dziękuję. Nie chodzi o to, żeby się spoczyć lepiej, bo tobie też nie poszło. Nie. Weź sobie obiad. Czekaj, no policz najpierw. Tak? Nie chcesz? Dyskutuję z jedną zajęcią. Dobra, tylko zrobię trochę miejsca. No dobra, skończyłem strzelać na dzisiaj. Zobaczymy za niedługo, jak wypadło to w zestawieniu z konkurencją. Troszkę FU było, chociaż chyba więcej myśliwskich bloczków wystartowało, co w sumie nie jest niczym niezwykłym, ale no tak jakby każde kategorie były dziś obsadzone. Zadowolony jestem z tego, jak się strzelało. No co najważniejsze, zawody w Radomiu to przede wszystkim wysoki indeks zadowolenia. Tory są stosunkowo łatwe, bo Agnieszka ustawia je głównie pod strzelców tradycyjnych, pod łuki klasyczne, pod łuki bez bloczków. Tak więc te cele są małe, te cele są dość blisko. Tak więc dla nas bloczkowców no ten współczynnik trafień jest bardzo satysfakcjonujący, daje nam dużo radości z trafiania takich celi, więc tutaj warto to wspomnieć, że przyjeżdżając z Radomia, a jestem tutaj drugi raz z rzędu, że są to zawody ustawiane, to raczej pod łuki tradycyjne i bloczkowcy nie mają tu trudno, za to mają bardzo, bardzo wesoło. Te tory są mocno satysfakcjonujące. Co do organizacji, to jestem tu drugi raz i tym razem twierdzę dokładnie to samo, co poprzednio, mimo że materiał przepadł. Są to świetnie zorganizowane, bardzo równo zawody. Jest poczęstunek, jest dobrze zaplanowane rozłożenie wszystkich oznaczeń. Tak więc tory są czytelne, nie ma problemu ze znalezieniem swojego miejsca. Dobre rozprowadzenie po torach czyni te zawody też świetnymi zawodami dla początkujących, gdzie mieliby problem na poważniejszych zawodach, już jakichś rankingowych, z odnalezieniem się. Tutaj organizatorzy stawiają przede wszystkim na imprezę towarzyską, tak więc i dobrą zabawę. A skoro dobra zabawa, to ta tolerancja, ten próg wejścia musi być zdecydowanie ustawiony pod kątem też początkujących. I bardzo to widać. I nie jest to też nic złego. Mamy w kalendarzu masę imprez typowo sportowych, zawodniczych, na najwyższym poziomie organizacji dla typowych strzelców, dla których
liczą się medale. Dla tych, dla których liczą się przede wszystkim doświadczenia z pobytu w fajnym towarzystwie, takich zawodów jest nieco mniej. No, na pewno Centralna Liga do nich należy, ale Radom tutaj wyróżnia się też bardzo pozytywnie. Niczego nam przez całe zawody nie brakowało. Zrobiliśmy 7 km i tak jak nazwa wskazuje, jest to nazwa tych zawodów. 50 na 50, to znaczy 50 celi na 50 urodziny i organizatorki. I faktycznie mieliśmy ciekawie pomyślane tak jest, bardzo podejście. A mianowicie mieliśmy 25 różnych celi 3D ustawionych standardowo. I do tego kolejnych 25 łasic na przemian. Tak więc cel zwykły, łasica, cel zwykły, łasica i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba po tych zawodach, jak ktoś nie lubił strzelać łasicy, to nadal tego nie lubi, ale ma zupełnie inny powód. Co jednak całkiem poważnie, na pewno lepiej opanowaliśmy strzelanie do łasic, które generalnie w torach 3D należą do jednych z najtrudniejszych celi, jakie możemy spotkać. Zawsze stoją blisko i mają bardzo małe strefy, tak więc generalnie pomysł był bardzo fajny. Łasica jest symbolem zawodów w Radomiu, z tego co wiem, od bardzo dawna. I tutaj można było powiedzieć, że zostało to wyciągnięte na pierwszy plan. Nie wiem jeszcze jak mi poszło, bo prawdopodobnie pojawi się do tego jakiś update. Bawiłem się dobrze, strzelało mi się dobrze, aczkolwiek to może być bardzo zdradliwe. Dobra zabawa, dobry wynik, no indeks zadowolenia szalenie wysoki. Bawiłem się wspaniale, mam nadzieję, że wynik końcowy w zestawieniu z konkurencją będzie także satysfakcjonujący. Gdzieś tam spróbuję dać wam znać, jak to poszło. A na razie bardzo cieszę się, że przyjechałem do Radomia po raz drugi. Bardzo cieszę się, że zawody wyglądają dokładnie tak samo jak rok temu, tylko są większe, celi jest więcej, że organizatorzy zrobili je tak samo dobrze, że bawiliśmy się równie fajnie. Każdego serdecznie zapraszam. W przyszłym roku, mam nadzieję, odbędzie się kolejna runda, że będą te zawody odbywać dalej cyklicznie przez wiele lat. Bardzo serdecznie bym sobie tego życzył, bo jest to super impreza, więc jeżeli będzie, to wpiszcie sobie do kalendarza i przyjedźcie na kolejne spotkanie w Radomiu. I cóż, do zobaczenia w następnej okazji. Być może jakaś recenzja, być może coś się znowu ciekawego pojawi. Postaram się już niedługo coś dla was przygotować, a tymczasem do zobaczenia. Cześć.